Jak zwykle zaczynam od spraw najbliższych, najbardziej nas obchodzących. Otóż komunikat dzisiejszy dowództwa obrony Warszawy mówił, iż na wschodnim odcinku, a więc na Pragę, w ciągu nocy i dnia szły bardzo ostre natarcia z bardzo silnym poparciem artylerii. Wszystko to zostało odparte. Wzięto przy tym jeńców, w tym trzech oficerów. Oddziały nasze nie tylko broniły się, ale wypadały i niszczyły przeciwnika. Na zachodnim odcinku nie ma nacisku nieprzyjaciela, natomiast jest nacisk nasz. Wypieramy z bliskiego przedpola nieprzyjaciela i rozszerzamy tam pierścień obrony miasta. W walkach tych zdobyto jeden samochód pancerny wraz z armatką. To, że na zachodzie nieprzyjaciel nie naciska, a że odwrotnie my tam jesteśmy w akcji ofensywnej, to jest w ścisłym związku z sytuacją na zachód od Warszawy, układającą się coraz bardziej pomyślnie. Artyleria po wczorajszym gorącym dla Warszawy dniu pracowała jeszcze w nocy, zwłaszcza bardzo silnie pracowała na odcinku praskim, gdzie szły natarcia nocne. Pracowała również obrzucając miasto, natomiast cały dzień dzisiejszy, no to sielanka po prostu. Dopiero pod wieczór zaczęły dwa ciężkie działa pracować i obrzucać miasto, ale to już pod wieczór, w dość późnych godzinach. Działa te, jak i aktywność przeciwnika, wiemy o tym, jest umiejscowiona na wschodzie Warszawy, na Pradze. Tam jeszcze porządku nie zdołaliśmy zrobić. Zdobimy go, ale zanim to nastąpi, mogą te działa jeszcze grać. Nie należy więc dzisiejszym spokojem, dzisiejszą sielanką się ukołysać. Należy być przygotowanym na to, że mogą być jeszcze ciężkie godziny. Ale przetrwaliśmy wczorajszy dzień, przetrwaliśmy już 12 dni, przetrwaliśmy naloty, bomby, przetrwaliśmy ciężkie granaty i szrapnele. No i Warszawa jakoś nie traci dobrej miny. Trzeba przyznać, że bardzo dużo znaczy ta dobra mina. I nie tylko u nas, ale w całym świecie. Otóż tej dobrej miny naszej chcą zaprzeczyć Niemcy. Przedwczoraj, sądząc, że ogniem swoim artyleryjskim i swoją akcją skierowaną na miasto złamali duch Warszawy, złamali duch jej obrońców, przysłali nawet parlamentariusza. No, tego parlamentariusza dowództwo nawet nasze nie przyjęło. Po prostu nie interesowało dowództwa, czego sobie ten pan życzy. Przyznam się, że ja bym się zapytał, a nuż się chcieli poddać. No w każdym razie nie przyjęto go i wcale z nim rozmawiano. I na tym się skończyło. Wczoraj natomiast myśmy rzeczywiście prosili o tego parlamentariusza. Tę sprawę szczegółowo omawiał dzisiaj pan prezydent Starzyński. Chodziło przecież o tych dyplomatów, o członków korpusu dyplomatycznego, który pragnie się wydostać z Warszawy, tak nieprzyjemnie oszczeliwanej. Otóż oni dzisiaj w komunikacie, i to urzędowym komunikacie wojskowym, podali, że Warszawa wysłała parlamentariusza, nie mówiąc nic, co było celem tego wysłania tego parlamentariusza. Jakby wynikało z tego, że co najmniej Warszawa jest już złamana i ma jakieś zamiary dla Niemców korzystne. Rozrzucili ulotkę dzisiaj, że Warszawa się poddała i że wobec tego niech się podda. No, Warszawa może spokojnie odpowiedzieć. Ja mam czas, ja poczekam. A teraz sytuacja ogólna, wojskowa i polityczna. Najpierw chciałbym mówić o sytuacji wojskowej.
Otóż dzisiejszy urzędowy komunikat niemiecki powiada bardzo, stwierdza bardzo ważną rzecz. Mianowicie expressis verbis wyraźnie powiada, że broń lotnicza, znaczy broń lotnicza niemiecka, wykonała te zadania, jakie jej postawiono na wschodzie. Liczne jednostki lotnicze oraz artyleria przeciwlotnicza zostały wycofane i stoją do dyspozycji dla wykonania innych zadań. Stwierdzenie, że lotnictwo i artyleria przeciwlotnicza została ze wschodu, a więc z Polski wycofane. Stwierdzenie to przez urzędowy komunikat niemieckiego naczelnego dowództwa nie powiem, żeby było rzeczą nieprzyjemną. Widocznie tam na zachodzie bardzo tego lotnictwa potrzeba. A musimy pamiętać, że tam na zachodzie połączone siły lotnicze francusko-angielskie to jest coś. To jest bardzo poważna siła. W tygodniach czy miesiącach przedwojennych obliczali wszyscy spece, ile to tysięcy aparatów mogą wystawić Niemcy razem z Włochami i przeciwko temu, ile mogą wystawić Francja i Anglia. Wynikało, że jeśli Włosi i Niemcy będą mieli, przypuśćmy, aparatów 6 tysięcy, to Francja i Anglia będzie miała 7 do 8, albo równą nawet siłę. No ale teraz tych włoskich aparatów nie ma. I oni bidule tylko z tym, co mają sami. A trzeba pamiętać, że to lotnictwo było już bite 2 tygodnie w akcji. Że niewiele, ale coś tam dobrą setkę albo powyżej tego zleciało to wszystko na polską ziemię. Że te maszyny zostały mocno nadwyrężone. Że stracili mnóstwo aparatów, że sprzęt im się zużył, bo przecież wszystko, co mieli, rzucili na nas, na wschód. No i teraz muszą to wycofać, ażeby stawić czoło lotnictwu połączonemu Francji i Anglii. Teraz się tam spotkają. No można sądzić, że to lotnictwo francuskie, angielskie weźmie odwet, bo stosunek sił będzie akurat taki, jak stosunek sił lotniczych niemieckich do nas. A teraz kilka słów chciałbym powiedzieć o sytuacji politycznej ogólnej. Został odczytany już przez Polskie Radio komunikat urzędowy mówiący o tym, iż rząd rosyjski, rząd sowiecki w deklaracji premiera Mołotowa oświadczył, że zachowuje stanowisko neutralne wobec wojny polsko-rosyjskiej, a mimo to jednak oddziały sowieckie zajęły część polskiego terytorium pogranicznego. I że wobec oświadczenia o neutralności Sowietów armia polska nie prowadzi działań wojennych przeciw armii sowieckiej, natomiast rząd polski założył protest przeciwko naruszeniu granic. Co z tego wynika? No, wynika z tego, że Rosjanie po prostu uwierzyli Berlinowi, że nas już w ogóle nie ma. A Niemcy to bardzo często w historii swojej, w różnych wojnach, zbyt szybko dochodzą do przekonania, że w ogóle przeciwnika już nie ma. Jak to było w końcu sierpnia i w pierwszych dniach września 1914 roku. Armia francuska nie istniała. Meldunki wszystkich dowódców, dywizji, korpusów, armii do głównej kwatery wysyłane mówiły, że przeciwnik leży, rozgroniony, rozbity, że teraz tylko pościg zwycięski rozpocząć, że w ogóle siła francuska nie egzystuje. Takie jedne za drugim meldunki szły do głównej kwatery.
No i oto niespodzianka. Spotkała ich bardzo bolesna i bardzo ciężka. Coś to taka jest analogia, że niby i my również nie istniejemy i że jesteśmy rozbici w komunikatach niemieckich i że w ogóle nas nie ma i że tak są upojeni tym zwycięstwem. I może być znowuż bardzo ciężka dla nich niespodzianka. Otóż wynika z tego wszystkiego, że Rosja po prostu uwierzyła, że rzeczywiście my tak jesteśmy już wykończeni przez tych Niemców. No a przecież tutaj godziny za godziną przynoszą właśnie w tym momencie bardzo silną niespodziankę. Bo oto wczoraj odnieśliśmy poważny przecież sukces na froncie południowo-wschodnim, tam pod Lwowem. 5000 jeńców i 100 czołgów to jest duża rzecz. Rząd ani myśli opuszczać terytorium polskiego. Rząd też gwałtownie zaprotestował przeciwko wykorzystywaniu tej sytuacji, jaką, prawda, Rosja zapragnęła wykorzystać. Za czym poszła Anglia i Francja. A pamiętajmy o tym, że Polska jest sprzymierzona z Anglią, że to przymierze wyraźnie określa, iż jakakolwiek agresja z którejkolwiek strony spotka Polskę bądź Anglię, natychmiast przymierze wchodzi, zostaje uruchomione wszystkie konsekwencje tego przymierza. A więc agresja Rosji na Polskę to wojna z Anglią, to wojna z Francją, to wojna z Rumunią, bo my mamy przecież przymierze z Rumunią przeciwrosyjskie. Czy do takich konsekwencji Rosja chciała doprowadzić jest więcej niż bardzo wątpliwe. I można się spodziewać, że znowuż godziny następne przyniosą zwrot w sytuacji, przyniosą nowe odmiany tej ciągle zmiennej historii, która się rozpoczęła dni temu 17. Wojna trwa. Raz zakręcone koło historii obraca się coraz szybciej, tworząc wir coraz większy. W ten wir wpadają coraz to inne narody, inne państwa. I będą wpadały, boć przecież są niczym innym, jak tylko częścią procesu historycznego. Proces ten jest bolesny. W męce i trudzie, we krwi i wysiłku się odbywa, ale jest to proces konieczny. Proces konieczny, ażeby to prowadzić do rezultatu końcowego. Tym rezultatem musi być zwycięstwo. Zwycięstwo prawdy nad złem, prawa nad bezprawiem, siły nad przemocą. I dlatego zwycięstwa warto żyć. Warto wydobyć z siebie wszystkie siły, jakie człowiek z siebie wydobyć jest w stanie.